da się zainwestować w ramię dla Roberta? Właśnie nie da się. Muszę przegrać 2 lata grać w tą grę, żeby Robertowi zeszła kontuzja. Więc 2 lata będziemy wygrywać Robertem. 4 pozycje do góry, Russell 2, więc dalej jakby... No, coś się dzieje w tym teamie, coś się dzieje, no. Kolejna inna strategia będzie przyjęta w tym momencie. Teraz grzanie opon i będzie top 10 dla obu panów. Dobra, umawiamy się na grzanie opon. To jest jakby nasza strategia główna. Doświadczenie zebrane, forma kierowcy o wiele w lepszej formie jest... Na wyniki, patrzcie, 18, 19, 20, 15, 16, drrr. A patrz na Roberta, patrzcie. Pierwszy wynik, pierwszy wyścig, jak w ogóle zrobił Robert, 7. miejsce. Potem 18, 19, 14, 19, 18, 20, mamy 6. miejsce, 11, 15, 16. Więc zobaczcie sobie, pierwszy wyścig był 7. Samochód, praca jest, dopasuj części. Zaprojektuj nowe części. Co projektujemy, widzowie? Jeszcze lepszy silnik, czy może przedni spoiler? Przedni spoiler zaprojektujemy. Niezawodność, wolne zakręty. Tak, i potem to. Hamulce już mam. Wiesz, ja chciałbym wszystko mieć na średnie, a potem już ci pokażę, o co chodzi, bratku. Patrz, dopasuj części, patrz. Oczywiście Robert Kubica, jego bolid. I patrz, tu mam tak, silnik u Roberta, to jest średni. Hamulce u Roberta średnie. Silnik średni i skrzynia biegów. Wow, nowa skrzynia biegów. Instalujemy do Roberta? Pewnie, że instalujemy, będzie testował. Chociaż nie, ona jest tak gorsza na razie. Ona jeszcze jest mniej wydajna. Będziemy ją jeszcze usprawniać. I widzisz, ja sobie wszystkie te rzeczy na średnie, czyli tak, tylny spoiler jeszcze na średnim, przedni i zawieszenie, i to instaluję dla Roberta. I potem te części muszę jakby, wynalezione części, muszę jeszcze potem ulepszać, tak? To się dzieje tutaj. Nie mogę wcisnąć ulepsz części, bo już się ulepszają. Kumasz. Zajrzyj do centrali i zbuduj tor. 5 zł. Tak, centrala, tylko wiesz, mi się już buduje kilka rzeczy. Nie mogę nic już zadać nowego. Wiesz? Teraz wiadomości. To wiadomo, my jesteśmy chujowi, reszta jest najlepsza. Wywiad. A, zgodzę się na wywiad. Lacroix zespołu Ferrari kiepsko sobie radzi, kończy wyścig na 9 pozycji. Co o tym sądzisz? Co uważasz? Żadna niespodzianka to kiepski kierowca. Kierowca nie będzie dyskutować z tobą na temat warunków. O kurwa. A myślisz, że będę go chciał w swoim teamie? Mam w niego ciężko wbite. Tu się widzicie, wynajduję przez 13 dni rzecz. Tu chciałem, o, ulepsz części. Patrzcie, to wam chcę pokazać, widzicie? Ja mam ulepszony na maksa silnik, ale teraz ulepszam skrzynię biegów. I to mi zajmie jeszcze 8 i 4 dni. Jak ulepszę tą skrzynię biegów, to dopiero będę mógł ją zainstalować u Roberta, bo wtedy będzie tak samo wydajna, albo nawet lepiej niż ta skrzynia biegów, którą mam starą. I potem, załóżmy, to wam też coś pokazać. Zaprojektuj nowe części, to wam pokażę. Potem ten średni silnik można na jeszcze bardziej rozbudować inne rzeczy. Jest swój takich rzeczy do rozbudowywania. Więc jeden sezon to jest mi się wydaje, że pierwszy sezon to jest takie poznawanie gry. No i mechanicy, proszę. Proszę, proszę. Co tu się odpierdala? Czemu oni są kurwa tacy słabi? Co mu się stało? A, bo jest zmęczony. Nie. Czemu takich mechaników mi porobiło? Dobra, spokojnie. Przedni lewarek. Potrzebuje kogo? O kurwa, naprawianie. Ja pierdolę. Naprawianie 17. Schumacher, słuchaj jeszcze odnośnie opon. To, że ty jeździsz na neutralu, to nie znaczy, że opona dłużej wytrzyma. Opona trzyma dłużej wtedy, gdy temperatura tej opony jest odpowiednia. Dodatkowo nie zmieniaj ciągle tej strategii paliwowej, bo to wtedy nic nie daje. 5 zł. Okej. Okay. Dzięki Schumacherze. Opony. Ale jaja, nie będę miał chłopa na opony. Rozwiązywali mi umowy, kur. Ale jaja. Naprawianie jeszcze jednego potrzebuję. Ja jebie, 16 masz? Ale masz też na lewarku, okej. Okay. Prawy lewarek. A, naprawianie miałem zmienić. Tego. Dobra, nie jest najgorzej. To będzie najlepszy team mechaników, a nie tamte kurwa niedorozwoje jebane. Hejterzy. GP Ardeny, Belgia. Maksymalna prędkość kluczowa, wolne zakręty kluczowe, przyspieszenie jest tutaj przydatne. Trening w deszczu, kwalifikacje w słońcu, wyścig w deszczu. I teraz mam wyjebane w te kwalifikacje. Wszystko, robię pod deszcz. Robert, mamy gotowy raport o następnym wyścigu. 27 okrążeń, rekord okrążenia prawie 2 minuty? Co jest?
To szybki tor, co faworyzuje samochody o potężnych silnikach, czyli Mercedes. Super miękkie, miękkie, pośrednie. Szybkie zakręty. Cześć Logan, nie za bardzo podoba mi się nasz tylny spoiler. Właśnie pracuję nad nim, pracuję nad nim. A mi się nie podoba za bardzo, w ogóle kurwa, ty w tym teamie mi się nie podobasz, rozumiesz? No, nie no, nie chciałem być taki... Nie, przepraszam, może to się zabrzmiało, no. Formuła trzecia, Nico Cari, Leonardo Puccini. Nie no, przepraszam, Keko, nie chciałem ci go tak nazwać, no. Bezpieczeństwo pozady się zgadza. Kontynuujemy. Podróż do Adeny. Wiadomości jeszcze. Tak, głosuję nad zmianą rodzaju opon. Wprowadzeniem charakterystycznych opon bieżnikowych normalnej szerokości. Są one pod względem wydajności drugi od końca. Za to niewiele kosztują. Okej. Okay. Dobra. Wybór sponsora. Wybór opon. Coś takiego? Pośrednie maksujemy. Na treningu maksujemy pośrednie. Co wy na to? Super, dobra. No bo na kwalifikacje nie potrzebuję opon. Belgia, runda 13. Tor tutaj zagmatwany, tutaj dość łagodny, prosty. GP Ardeny. Kochaniutcy. Strategia 4-4 najlepiej, ponieważ do końca nie wiem, co ja chcę robić, dlatego chcę mieć porówno każdego wyboru. Wiadomo, 4-4-4 nie jest dobre, kiedy mamy na przykład strategię, że chcemy zrobić coś pod kwalifikację, bo nam braknie tych czerwonych opon, ale... My nie chcemy jechać kwalifikacji, my chcemy po prostu skończyć ten wyścig. Proszę bardzo, Robert Kubica. Russell. Maksymalna prędkość tu ma znaczenie, chociaż troszeczkę przełożenia. Dobra, na razie go tak wypuszczamy. Wybór opon. Co tu mamy? Sucho, ojeju, jeju, jeju. Jak ja cię tu puszczę? Wypuszczę cię, wiesz co? Będzie już sucho, na 5 minucie sucho, tu jest sucho. Tu popada. Dobra, wysyłam was od razu, wyślij. I... Wyślij. Bo nam tu za chwilę będzie padał deszcz. Jak popada deszcz, to sobie zmienimy na deszczówki. O, za chwilę zacznie padać. Dłuższe przełożenia, jasne, Russell, pewnie, że tak. I już nam pada deszczyk, więc fajnie, jakbyście zjechali. Już mi zjeżdżajcie. Szybciutko. O, i od razu nam fajnie wskoczyły ustawienia. Kiepskie. Te przełożenia muszą być w tą stronę. Chyba docisku dobra, ale wydaje mi się, że może być ataka. Wybór opon. Przejściowe. Proszę bardzo, wypuszczamy pana Roberta. Mamy okej, przełożenie mają być mniejsze z tego, co mi tu mówił. Kontynuuj, wybór opon. O. Opony pośrednie na pierwszym poziomie i na nie też skoczymy za chwilę. Mam bardzo fajny pomysł, jak to zrobimy sobie. Przejściowe opony, chcę mieć wbite na wyższy poziom, panowie, więc dajcie mi to. Dobra, Robercik, co tam mamy? O Jezus, ale że spierdolił coś. Wróć sobie na te. Ale że spierdolił. Było kiepskie, a jest bardzo kiepskie. Kiepskie, bardzo kiepskie. Czekaj, kurde. Było kiepskie. Bardzo kiepskie. O, czyli w prawo muszę jechać. Dobra. Wybór opon tej. Wracasz. Cyk. Dzięki chmurku. No powoli się uczę. Powolutku się uczę. No i wiesz, wiadomo, tutaj widzowie oglądają. Presja jest. Na spokojnie teraz. Patrzymy, co jest grane. Mamy dobre. Mamy doskonałe. Mamy kiepskie.
Było okej, okay, było kiepskie. Okej, okay, czyli chcę być w tamtą stronę jechać. Ale jednocześnie chcę zachować tą pałeczkę. Tu było świetne, tu jest dobre. Czyli w drugą stronę chcę jechać. Było świetne. To będzie świetne, doskonałe, świetne, Zolkar. Tego nam życzę, tego nam życzę. I robimy to. I znowu potem na deszczowe wskakuję. Idealnie, zrobimy sobie okrążenie testowe. Robercik sobie... Balans szybkości jest o wiele lepszy. Dziękuję, Robert. To dla mnie jako inżyniera znaczy to bardzo wiele. No i chcę pierdolnie okrążonko. Opony pośrednio na drugi poziom chciałbym zobaczyć. Aero niebo lepsze. Poziom ustawień Roberta Kubicy odblokowany. Co my odblokowaliśmy? Opony pośrednie. Kończ to okrążenie, bo na deszczyk będziesz mi teraz wjeżdżał, chłopcze, wiesz? Bardzo grzecznie. No i idealnie. No ten trening mi się podoba, widzowie. Opony pośrednie, drugi poziom. Świetnie, świetnie. I na deszczówki. Szybciutko na deszczówki. Na deszczówki jeździmy do końca. Anuluj jeszcze raz. To jest doskonałe. Prawą stronę, kiepskie, kiepskie, ok. Czyli cały czas w prawo to musi być. Tam musi. Balans szybkości. Tak? Jest kiepskie, a było dobre w tamtą stronę. To ci nie pasuje w takim razie. Masz to doskonałe, to doskonałe. Dobre, dobre, kiepskie, dobre. Tam w prawo trzeba. Balans szybkości ci ustawić. Teraz tak, deszczowe. Przejściowe opony, a przejściowe, przepraszam. Przejściowe na drugi poziom wiadomo nam. Opony przejściowe, drugi poziom, chyba wbijemy. Jest, opony przejściowe na trzecim poziomie chciałbym mieć. Doskonale, świetnie, świetnie. Coś tu pokmatwaliśmy. Wykaz milionerów. Tu było świetne wcześniej. A, bo zjechaliśmy trochę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Jest chyba git. No, Russell wjedzie jeszcze mi na twit stop. Ostatnia minuta. Dawaj, 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 dawaj. Jest, ładnie, 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 ładnie. No i dobra, wybór opon. Oponu. Ustawienia wyścigowe. O, przejściowe opony na trzecim poziomie. Kurwa, jakby dało radę jeszcze je wbić. Dawaj. Chyba oni dalej ekspią. Jest, jest, na trzecim poziomie mamy to. Zajebiście, widzowie. Dobrze, trening się nie liczy, my chcemy być ostatni na treningu. Wymaksowaliśmy opony. W ogóle nas interesują kwalifikacje. To jest w ogóle nie nasza broszka w tym momencie. Trzymamy kciuki za wyścig w deszczu. Bo jak nie będzie wyścigu w deszczu, to jest po nas. To jest po prostu po nas. To ja po prostu chyba wyłączę streamka i sobie ten deszcz zrobimy wieczorem albo jutro. Trzymamy kciuki za deszcz. Jak nie lubię deszczu, to dzisiaj po prostu się o niego modlę. Okej, okay, mamy kwalifikacje, one są... Bez znaczenia. Ustawienia kwalifikacyjne. Opony pośrednie, tak samo tutaj. Opony pośrednie, ustawienie kwalifikacyjne. Wiadomo, że jedziemy na czerwonych. Ogumieniu, świetne, świetne sterowanie. No tak dawno bolidu nie mieliśmy przygotowanego u obydwóch panów. Czyli trzy fioletowe buźki, trzy zielone. To może jakaś kodeina, to pewnie jakiś skun chujoza spod Warszawy. Tak to można rozpatrywać. No cóż, nie będę kombinował, wypuszczam wariatów, przechodzimy do kwalifikacji i zobaczymy. No tutaj wiadomo jak będzie. Ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce, ale puścimy sobie ich w końcóweczce, przyspieszamy. Nie interesuje nas początek kwalifikacji. Chyba, że się rozpada w ogóle, ale wątpię. Niech się tor nagrzewa, puszczamy ich w 9 minucie. I Robercika za chwilkę. Poszedł! Automatyka odpalona. Tak, silnik na pełnej, mówisz, wyścigu, tak? Dobrze, to zrobimy tak. Za chwilę Russell i rozpoczynamy kwalifikację. Tutaj z ramienia Russella będziemy obserwować, jak to wszystko wychodzi. I lecimy. Uj, tu jakieś takie podbicie tam jest chyba. Moje opony są zimne. No ale co ja ci, kurwa, na tym poradzę? Przecież teraz no, są zimne, no. Robert gorszy od Russella. Nie, nie, tak te sami są. 2, 6, 9, 2, 6, 5. Jak bracia jadą.
Drugi, 269 też? Nie kumam. 576, lepszy Robert. Russell, 14 po pierwszej rundce. No kurwa, nieźle. A Robercik? Rozpędzony ładnie, na pewno czas jest troszkę lepszy. Pizza 16. Russell 14, czyli jesteśmy w Q2 nawet bez tych opon, nie? Ale jak mogę zatrzeć opony na kwalifikacjach, jak nie mogę zmieniać strategii? Powiedz mi, jak mogę zagrzeć opony na kwalifikacjach, bo ja nie mogę zmieniać strategii, nie mogę ich ustawiać agresywnej jazdy. Czyli powiedz mi, co trzeba kliknąć, żeby zagrzeć opony przed kwalifikacjami? Bo ja po prostu nie wiem, wariacie. Ja wiem, na czym polega w życiu prawdziwym, że trzeba trzeć te opony, kurwa, trzymać je w szaliku, już są cieplutkie. Ja rozumiem to, ale chodzi mi w gierce. Poza oczywiście jazdą agresywną. Ale nie mam sterowania, nie mogę podkręcić sterowanie. Daj. Nie wiem, co mogę podkręcać. W boksie palnikiem. O, i Dudek, kurwa, wyjaśnił. Czwarta minuta, za chwilę puszczam Russella, Kubica na samym końcu. Wybór opon, też takie nówki. Chyba, że te same mu dać zagrzane. Te same mu dać Robertowi zagrzane? I teraz pytanie, dać mu te same opony? Bo są niby zagrzane, czy co, kurwa? Te same. Okej, to temu daję te same. Czego nie wysyłam oczywiście. Nie mogę zwiększyć ciśnienia opon już, bo mi wyjebie tu sterowność, wiesz? Chyba, że... Jest wszystko tak ustawione, że ciśnienie opon nie mogę tknąć. Nowe nie mogą przejechać dwóch okrążeń Mika, wiesz? Na kwalifikacje tylko jedno mają. Czerwone nowe czy stare? Tylko nowe. Nowe, wariacie, nowe. Nowe. Dobra, i tak nie będę czerwonych używał w wyścigu. Wysyłam. Dobra, Russell będzie kręcił pierwsze to okrążenie. No Russell jest 14. Russell jest 14, zobaczymy dalej. Czy będzie w tym Q2? Auto jest do pizdy? Q2 to jest sukces? No wiem, ale zawsze... Wiesz, ja cały czas pracuję nad nowymi częściami. Pracuję nad nowymi częściami cały czas. Więc wydaje mi się, że co chwilę będzie ten wynik się lekko poprawiał. Wydaje mi się, że 2-3 sezony i Russell i Kubica top 5, jak chuj. Zaczynamy. Russell, poprawa pierwszego sektora, tak czy nie? Zero, 2, 4, 6, poprawa o jakieś 10 miliardowych sekundy, super. Świetnie. Kubica zaczyna. Drugi sektor, ale nie, ma gorszy sektor. Russell. Kolejny sektor gorszy. Robert poprawia wynik. Russell pogarsza wynik. Ostatnia prosta Russella. Nie poprawił się raczej zbytnio. Dalej jest 14. Ale mamy go w Q2. Robert Kubica. Kolejny sektor, drugi, poprawia czas, jest troszkę lepszy od Russella, na pewno w pierwszym okrążeniu. Czy to będzie bratobójcza walka i Robert wybije z Q2 Russella, czy na odwrót? Dawaj, Robercik, dawaj. Dziwne. Przegraliśmy o... Patrzcie. Ja pierdolę. Szkoda, bo wydawał się Robert lepszy w tym okrążeniu. No nic, Russell w Q2, Robert jak zwykle na 19 pozycji. No nic, klasyka, mamy przynajmniej Russellka. Oba, lecimy drugą, dwójeczkę, ale no fajnie, bo co wyścig jesteśmy w kwalifikacjach. Teraz czekamy. Tu będzie mocne oziębienie toru. Z jakiej przyczyny? Bo będzie delikatnie padać. Będzie delikatnie padać i później też będzie padać. Pomyślmy. Papito, na nowy sezon budujesz nowy bolid. Tak. Czyli wszystkie dotychczasowe części zbudowane idą się pierdolić i budujesz od nowa. Możesz na nowo wybrać dostawców silnika, paliwa,
po punkt i tak dalej. Nie wiedziałem. 5 złotych. A to nie wiedziałem tak, wariacie. Czy to wszystko, co teraz robię, to się rozjebie? O kurwa, Russell jest piąty. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ale go wysłałem idealnie. Chuj, nie jedziesz już, nie potrzebujesz jeździć dalej. Pięknie, Russell. Q1, pierwszy raz w jebanym życiu, ja pierdolę! Cieszysz, jak mu zdał maturę, znalazł dziewczynę, uciekł od ciąży, kurwa, i alimentów w jednego pierdolonego dnia. Seryjnie, widzowie. Zajebiście. Brawo, Russell. Normalnie podwójny hot dog i kurwa kawa do końca miesiąca za darmo. Ale żebym go wypuścił. Idealnie go wypuściłem, idealnie. Wiedziałem, kiedy będzie padać, kiedy nie. A wypuśćmy go, wypuśćmy sobie tak z ciekawości. Czy ktoś w ogóle ugra na tych deszczówkach? Nic się nie stanie, bo opon deszczowych mam w chuj. Z ciekawości sobie pierdolniemy na deszczówce. Znaczy, przejściowe, przepraszam, przejściowe, pomyliło mi się, przejściowe. Tak z ciekawości zobaczyć, czy to w ogóle... Ale wysłałem go, to nic nie zaszkodzi, nie poprawi. Opon i tak mam deszczowych w chuj. To było kiepskie, nic się nie dzieje. No chciałem tylko sprawdzić, nic się nie dzieje razem. Nie denerwuj się, mamy Q1, mamy szansę walki o pole position, bo ty tracisz pół sekundy do Hamiltona! Pierwszy raz jestem w tym, pierwszy raz jestem w Q1, ale się cieszę, ja pierdolę. Pierwszy raz gierka single player, takie coś mi maluje na twarzy. Okej, okay, strategia, będzie padać, ulala, trzeba wiedzieć kiedy spuścić. Kiedy puścić? Bąka spod kordełki. Ale niewiele ludzi wie kiedy. Ale poczekajcie! A, nie zdążymy. Chyba, że od razu po deszczu go puszczać. Też ciekawa opcja. Zobaczcie, temperatura spada. Zdąży czy nie? Zdąży. Nie, chyba idealnie, chyba zdąży. Temperatura pod jest zbyt niska. Wiem, jak jest, wariacie. Ale to jest właśnie charakterystyka naszego teamu, że tu zawsze jeździ się na zimnych oponach. Mamy w lodówkach. Ja w lodówce trzymam opony, kurwa. Dobra, lecimy. Bo jeszcze nie pada, wyrobimy się idealnie przed deszczem. O, tu już gorsze czasy kręci niestety, tu już gorsze są czasy. Ostatnio, no nie, tu nie da rady nic ugrać. Chyba, że jeszcze robimy taki inny myk. Nie, to bez, nie ma znaczenia, mamy dychę, jesteśmy 10. Tak, startuję na oponach, których uzyskam najlepszy czas. O kurwa. Na tych, tak? Zjebałem. Bo wystartuję na tych zjebanych oponach. Jestem debilem. O Jezus Maria. Nawet jak wygrywam, to przegrywam. Zapomniałem o tym, że w kwalifikacjach startujesz od takiego, jakim kończysz. No, zajebiście. Będzie padać na wyścigu. Ohoho, kurwa, parasolki kupuj ta. Co za gierka spierdolona, która ci w chuja wali na każdym kroku. To na chuja tymi deszczowymi jeździłem. Ja pierdolę. Patrzcie to, kto jest w piątym rzędzie? A nie, kto jest w szóstym, nie. Kto jest w dziesiątym? Znaczy w piątym, dobrze mówię, w piątym rzędzie. Kto jest? Giovanni Russell, pięknie. Dwa pit stopy jedź, zobaczymy. I dałem tak, strategia agresja na pełnej piździe, na początku. Auto. Żeby rozgrzać opony, mają być na środku, tak? Na środku ma być znacznik. No i lecimy. Russell 9, Kubica oczywiście 17, no bo ma gorszą opcję walki. I na spokojnie. 27 okrążeń, czyżby jeden pit stop? Kubica 18, spada, Kubica 18 broni. Strategia, wyprzedzamy. Tu musi być agresja, panowie, bawimy się. Russell 11 pozycja, Kubica 18, tu jest ciasno, skupimy się trochę na Russellku. To 20, dlaczego? Dlaczego tak spada? O co chodzi? Czego robi... Robert tak spadł mocno. Bardzo Kubica słabo, w chuj słabo Kubica jedzie, nie wiem dlaczego tak to wygląda. Nie wiem co jest z Robertem, czemu tak odstaje? Co jest nie tak? A, opony, dlatego że wystartował na takich, a nie innych, no. Czemu mi się to włączyło oszczędzanie energii? Nie, opony są na dobrym poziomie, świetnie. Jest idealna temperatura, nie przegrzane. Nie wiem co jest z Kubicą. Russell robi swoje. Nie wiem co jest z Robercikiem. Robercik, nie podoba mi się to. To jest... No wiesz, przed tobą jest Norris, Albon, to są goście, no... No niskiego poziomu, jeśli chodzi o wyścigi, no. Nie wiem, Robert, no kurwa, jak to możliwe, że ty cały czas w 20 miejscu siedzisz? Co jest grane? Co jest nie tak?
Teraz pytanie, kto pierwszy zjeżdża? Russell chyba, tak? Skupiam się na Russellu, okej, okay, no ale ciężko, wiesz, na swoim Polaku, rodaku się nie skupić. I uśredniamy, tu tak samo już uśrednić trzeba to spalanie. I pytanie, Russell będzie zjeżdżał pierwszy, dlatego ja ci te opony mogę zajechać. I teraz pytanie, jak my pojedziemy? Mamy 9 okrążenie. Dam ci zajazd paliwowy i zobaczę sobie, jak to wygląda. 9 okrążenie. 20 okrążeń na tym mogę zrobić. Na tym 14. Kurwa, no to na tym mogę skończyć wyścig. Jeden pit stop. To mam pomysł. Russell, zajedź te opony. Jeszcze. Tak samo Robert. Agresja ma być. Bang. No zobaczymy. Dużo ryzyka w tym wszystkim się pojawiło. Dużo nerwowości. Ale zobaczymy. Zobaczymy. No, zaryzykujemy. 20 okrążenie, wchodzimy na deszczówki. 20 okrążenie, wchodzimy na deszczówki. Robert Kubica, zużyte opony. Wiem, bo zjeżdżasz właśnie do pitu. Nic się nie bój. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Tu jedziesz wysoko na tych oponach. Wysoki profil spalania. Tak samo ty jedziesz wysoko. Mam więcej energii, dobra. A my na deszczówkach mamy mega, mega, mega dobrą opcję. Oby się udało. Zmieniona strategia została w trakcie wyścigu. Chcemy zmienić te na 19 okrążeniu. Czy my możemy trzeć te opony bardziej? I tu trzeba je schłodzić trochę. A tu możemy zapierdalać. Wiem, że zdzierasz te opony, dlatego pooszczędzasz je teraz. Średni. Średni. Russell 13, a jednak wygrywa 12 pozycje, ale tam jest ciasno. Robert do nich dojeżdża z 18. Czekamy na ten deszcz. To będzie najważniejsza rzecz w tym wyścigu. To jest najważniejsza rzecz w tym wyścigu, ten pierdolony deszcz. Kurwa, Russell, ładnie. 10 miejsce. Z kim on walczy? Z Leclercem z Ferrari, którego krytykowaliśmy, ale Leclerc jednak tutaj Leclerc pokonał młodego Anglika. Ależ walka jest fenomenalna, to się może oglądać, to się chce oglądać. 5 okrążeń do końca. Paliwo trzeba unormować, te opony trzeba schłodzić. Ale chuj, możemy je zetrzeć, tak naprawdę możemy agresją jechać, możemy agresją jechać. Na ile będzie padać? Jeszcze 4 okrążenia, 5. Schłodzimy opony Kubicy, on troszkę potraci. Traci pozycję. Russellowi te opony się gotują już. Musimy wytrzymać 3 okrążenia. Russell 10, Kubica... No 10 jest Russell. Moje opony są mocno zużyte. Wiem, wiem, Russell. Jeszcze 4 okrążenia dasz radę, bo ja już widzę, że idzie chmura, kurwa. Idzie chmura. Pierdolnie deszczem i założymy nasze. To jest koniec. Są wszyscy rozjebani. Rozumiesz? 17. Nie, nie, nie. Co za? Okej. Okay. 10, 16, Kubicy. Dobrze wiecie, że mamy najlepsze opony deszczowe w całej stawce. Nie, to nie nowa skrzynia. Na razie, dopiero po tym wyścigu będzie nowa skrzynia. Mamy najlepiej wyszkolone deszczowe opony w całej stawce. 50 tutaj ten, tutaj się grożeją. Dobra, wchodzimy w formę już wyścigową. 10 okrążeń do końca. Za chwilę ma się rozpadać. Na 20 okrążeniu ma się rozpadać. George Russell już jest 6, Kubica 15. Że mam to opony szybciej niż... Co? Niż co? Dobra, pierwszy Robert zjeżdża, czy Russell? Piąta pozycja Russella, Kubica 15. Padać będzie za... chwilę. Dobra, ryzykujemy, bo to jest 19 okrążenie na 20. Tak, pit stop. To jest ten moment. To jest kurwa ten moment, kiedy dziecko zamienia... Kiedy facet przemienia... Czyli kiedy dziecko zamienia się w faceta. Właśnie tak. I tu już daje ci pełną piznę na tych oponach. I tobie też daje tą piznę na pełnych oponach. Jest, mamy deszcz, mamy deszcz. Robert, gdzie jest Robert? Ile ma straty? 2 sekundy, no nie wiem, nie będę blokował. Dobra, Robert dojedzie. Okrążyć do końca jest sporo, strategia wysoka. Tak jest, panowie. I mamy 6 okrążeń i praca, praca, pierdolona praca. Tak, my zaczynamy za chwilę wygrywać, spokojnie, my zaczynamy teraz wygrywać. To już my jesteśmy bez stopu, agresja Russella, schodzisz na niższą, nie za szybko, nie zagrzej mi tych opon. Robert na agresji musi podgonić czołówkę.
I też, żebyś mi ich nie zagrzał za bardzo. Średnio, średnio. No i dobra, no i co, Russell, pracujemy, pracujemy, 5 okrążeń. Ile do końca? To jest 22 okrążenie, 5 okrążeń do końca. Miodu daj, kurwie. Robert chyba może na ostro jechać. Dawaj, Russell, przed tobą nikt nie ma deszczówek, kurwa, jedziesz, chłopie! Russell 11, tylko czy mi skończy, czy mi starczy tych opon, czekaj. 10-12, no to kurwa starczy mi tych opon. Nie bójże się, chłopa. Ej, Russella pojebało, panowie, to jest racja, gość jest popierdolony. Użycie opon? Nie, bo ty z tych oponach dojeżdżasz. Dawaj, Russell! Tak jest, dwóch naraz mija! Jest! Coś niesamowitego! Sąsiedzi nawet wyszli, kurwa, machają flagami Wielkiej Brytanii. Ależ to była strategia Filipa! Przepraszam, Logana Cappuccino. 23 okrążenia, 3, trzeba oszczędzać, średnie, średnie. Tu wyścigowe opcje, agresja, wjeżdżamy. Russell 8, w tym momencie atakuje kolejnego zawodnika. Ja pierdolę, ale oni są kurwa ruchani wszyscy. Brawo, Russell. Jeszcze nie kurwie miodu. Jeszcze nie, spokojnie, spokojnie. Przed nami jest na wodnych, Lokrek się wyjebie za chwilę na tych, jego łyknę. Kubica 15, też możesz robić coś ciekawego, chłopaku. Russell 7. 24 okrążenia, 3 tutaj, tu trzeba bardzo uważać te opony. Cholera, nie da się wyprzedzić, da się wyprzedzić, każdy da się wyprzedzić. Strategia paliwowa jest bardzo zoptymalizowana. Chcę miodu, ale chcę, żeby wytrzymał. Chcę mieć 26 okrążeń, 25. Dobra, miodu, okej. Okay. Wyprzedzanie, agresywna strategia. Robert może jechać do tego opony już do końca wyścigu w takim stylu. I Russell może już na pełnej piździe chyba jechać do końca wyścigu. Robert 14. Ściga się z Grossienem. 25 okrążenie. Nie chcę tutaj tych opon za bardzo rozpierdolić. Ja pierdolę. Czy on to zrobi? Oj, za ciasno jest. Kubica 12, 7 tutaj. Boję się. Czekaj, stop. A mam 25, więc na dwa mi starczy. Więc jadę, panowie. Dałem po prostu kurwie miodu. Przegrzane opony. Wiem, że przegrzane opony, ale już muszę do końca jechać. Może tą szóstkę wbijemy, bo... Pięknie, między dwóch zawodników! Ależ on to zrobił! Russell! Dawaj, Russell! Brawo! To jest piąta pozycja! Czy on pokona Grossiena w tym momencie? Łeb w łeb! I mamy Anglika na przodzie! Na wszędzie, kurwa! Robert już 9, ależ to się robi fenomenalne! Czy to będzie top 3? Jak te opony? Czy wytrzymają? Nie wytrzymają one, nie wytrzymają. Które? 26 okrążenie? Tak zrobimy. Robert na pewno dojedzie, Robert to jest pewniak. Teraz te opony, które okrążenie? My kończymy teraz okrążenie, nie. 21-31. Dobra, daję kurwie miodu, jebać to. Daję kurwa miodu. Robert 9, jak u niego to wygląda. Wydaje mi się, że Robert ma lepszą gospodarkę paliwową i oponową. Nie, on bierze Ferrari tak. Z palcem w dupie, nie? Z palcem w kasku. Brawo. Robert 8, Russell... Nie, no to jest to właśnie, jak ja podejdę do strategii samodzielnie. To bardziej się w niej odnajduje. Russell ustanowił teraz mały rekord sektora, piąta pozycja, w tym momencie leci ostatnie okrążenie. Tu już nie ma na co czekać, tu już nie ma co. Verstappen przed nami, Gasly, no tu już nie ma szans dogonić tych chłopaków, bo to są już straty 5 sekund. Ale bardzo, to jest chyba najlepszy wyścig. Belgia okazała się szczęśliwa, to jest najlepszy wyścig w tym momencie całego teamu. Robert, ostatnia prosta, czy nam się uda obronić tą pozycję piątą. Bardzo starta opona, dojeżdżamy na startej oponie i ostatnia prosta. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie stanie, ale tak, tu się nic nie stanie. Jest piąta pozycja, ładnie odskoczył. Ósmy Robert. Pięknie. No, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Ale to była taktyka, widzowie, a te opony z deszczem. I zobaczcie, patrzcie, skraweczki opon zostały. To była taktyka, niesamowite emocje, widzowie. Wow, dziękuję, ale powiedzcie szczerze, że trochę mieliście mieszane uczucia z tym deszczem na końcu, nie? Troszkę mieliście mieszane uczucia, na pewno. Nikt się tego nie spodziewał, ja sam się kurwa nie spodziewałem, nie? Dzięki, naprawdę, serduszka dla czatu. Ale emocje, powiem, że emocje są w tej gierce niesamowite. Dwa stopy, a zobaczcie, czołówka po jednym. Oni to ładnie rozegrali. Czyli zobaczcie, jakie oni mają piekielnie mocne maszyny. Chłop, kurwa, na hardach i na średnich z jednym stopem rucha gościa na mięciutkich i na wodnych. Kumasz.
Więc to jest po prostu też kwestia maszyn, ale to też fajne w tej gierce jest właśnie, że nie wygrywasz, że cieszysz się z 8 miejsca. Uwielbiam takie gierki, uwielbiam. Nice, nice, naprawdę zajebiście. Udało nam się to zrobić. No i najwyższa pozycja. No szkoda, że to nie był Robert, tak? Ale Robert i tak się ładnie pokazał, bo z 20 się kurwa spindrał tutaj. Zobaczcie ile oczek. Kto notuje taki progres oprócz Roberta? 11 oczek do góry. No Perez. Też ładny, 8. Pierre Gasly, 9 oczek. Ale zobaczcie to. Bottas z Mercedesa. Bananowe dziecko. Proszę. No, nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze. Kontynuuj. Chcę zobaczyć tabelę. Russell awansował. Zbił Kubicę troszkę niżej. 2 punkty Russella. 1 punkt Kubicy. I Williams 8 miejsce przed Hasem. No, nieźle. No, taki jeszcze się nie pisze. Patrzcie. Kimi Räikkönen to śmieć. Przynajmniej ogólnie odzorowali w 100% social media. Bo tak też ludzie piszą w social mediach. Raz kogoś kochasz, a potem jest za ciebie szmatą, jak mu coś nie wyszło. Więc to akurat menadżer tu się postarał i powiem wam, że to jest 1-1 jak w realnym świecie normalnie. Nie wyszło ci, to ci cisną po prostu, więc to tutaj naprawdę menadżer na wysokim poziomie. Zobaczcie, forma kierowcy. Wiadomo, że on się będzie szybciej rozwijał, bo jest zdrowy. Tak, ale Robert, no 32 urodziny. Robert ma tą kontuzję ręki. Czy ta kondycja w gorszej formie, ale moim zdaniem jeszcze Robert rozwinie skrzydła. Zauważyliście, że im wyżej jesteśmy w wyścigu, tym mniej pieniędzy dostajemy? Szkoda, że jeszcze nie podium, ale... Raser, brawo, brawo. Zobaczmy, co tu się podziało, bo sporo wiadomości nowych. Obu się tu... Kierowcy z Ferrari kończą wyścig na pierwszej pozycji. Elegancko, ocena mechaników. Proszę bardzo, powiedziałem, 2 sekundy. Czyli jak zrobię 2 sezony, 60 wyścigów, to kurwa w minutę będę w pit stopie stał. No nic, ale przynajmniej 0 błędów. Żadnych błędów, więc to było spoko. BBC chce wywiad? Oczywiście, zgłaszam się. George Russell ponosi porażkę. Gdzie? W życiu? Jaką porażkę? Chłop był 5. Najwyżej w historii Williamsa. On coś pierdoli. Ciata. Dobra, uszkodzony ten, informacje kto wygrał. Okej, ukończyli mi przedni spoiler. I już wam pokazuję, o, pięknie. Wchodzimy sobie w samochód. Ukończyli mi przedni spoiler i jeszcze tu jest, robią mi przy tej skrzyni biegów chyba mi robią. Dopasuj część, ja wam pokażę jak to wygląda, widzicie, jest tak, spoiler. Jest nowy, tak, ale zobaczcie, jego wydajność. Czyli dziewczyna jest mega sexy, ale możecie w każdym momencie zdradzić, tak. Ta nie ma jedynki przedniej, ale nigdy cię nie zdradzi. O! Ta nie ma jedynki na przedzie, kurwa. Lekko ślepawa, ale nigdy cię nie zdradzi. Wierna, zajebista dziewczyna. Kochasz od serca. A to jest taka dziwka w lateksie, co cię kusi, ale cię wyjebie na pierwszym lepszym zakręcie. Coś w tym stylu. Dlatego tego nie instaluję na razie. To będę ulepszał. To będę ulepszał. Tylko na razie ulepsza się... Na razie ulepsza się... ta skrzynia biegów, którą potem zamontuję Robertowi. Trochę chaotycznie to tłumaczę, ale na pewno uda nam się to wszystko ogarnąć. Jeszcze raz, dopasuj części, widzicie? Średni silnik, który wynalazłem, ulepszyłem go i dopiero go zamontowałem. Przepraszam, hamulce. Tu jest silnik. Widzicie, tu mamy też informację o tym, że jest troszkę naginane są zasady. I teraz wam pokażę skrzynia biegów, widzicie? O! O! Już się naprawdę poprawiła. Instalujemy Robertowi. Instalujemy Robertowi ją, tak? Za to... A, bo to są stare części, okej. No dobra, czyli skrzynia biegów już jest porobiona trochę. Centrala, samochód, okej. Teraz zaprojektujmy nową część i teraz zobaczcie, możemy zaprojektować jeszcze lepszy silnik. Patrzcie, wchodzisz sobie to i tu już masz zrobiony silnik, nie? Załóżmy sobie, daję... Ja go w ogóle rozwinąłem mega. Daję sobie tak, chcę, żeby był niezawodny. I chcę, żeby miał... Max prędkość plus 30, załóżmy. I go mogę wynaleźć, tak? Oczywiście nie robię tego teraz, bo skupię się na zawieszeniu. Wszystkie dobre. Nie, Russellowi nie dam wszystkiego dobrego. Jestem Polakiem. Symulacja, kurwa. A nie, wiesz, gra. Zawieszenie chcę odkryć. Czerwona strefa. Niezawodność zawieszenia. Może tu, patrz, poziom ryzyka, chuj. Patrz, plus 25 do maksimum, plus 15 średnie zakręty, plus 1 do ryzyka. A my robimy ryzyko. Budujemy tą część. I potwierdzam. Ale mogę przerzucić potem te rzeczy, widzowie. 19 dni.
Mogę te rzeczy rotować nimi. Patrzcie, fioletowy jest Russell, Kubica jest żółty. Ja mogę sobie te rzeczy, patrz. Russellowi mogę dać tą spoiler zajebisty, cyk. Nie ma z tym problemu. Wiesz o co chodzi? Ja mogę rotować tymi rzeczami. Teraz tak, skrzynia biegów się naprawdę poprawiła, więc zainstalowałem ją Robertowi. Spoilera jeszcze mu nie tykam. Silnik ma lepszy i hamulce ma lepsze. Proszę bardzo. Są rzeczy oryginalne. Russell będzie jeździł po Robercie w rzeczach. Ewentualnie przedni spoiler Kubicą się robi. Mechanicy. O kur... Co to jest? Skąd oni się wzięli? Zmęczony, 28. Jay White, gdzie on jest? Jay White na prawej oponie. Teraz muszę zatrudnić prawą oponę. Opona, 19. Petreus. 06, kurwa, problemów masz, chłopie, no trudno. Pyk. Nie zmień. Okej, druga opona, też zmęczona. Cholipka.